Moda na bieganie ma się bardzo dobrze. W weekend biegacze mieli do wyboru sporo imprez. Najbardziej wymagającą był Galicja Maraton ze startem w Przemyślu i metą w Jarosławiu. Maratoński dystans to prawdziwe wyzwanie dla biegacza, ale w niedzielnym biegu z Przemyśla do Jarosławia zawodniczkom i zawodnikom sprzyjała pogoda. Nie padało, a temperatura była lekko powyżej 20 stopni. Z dystansem 42 km i 195 metrów postanowiło się zmierzyć 91 osób. Trasa wiodła przez Ujkowice, Rokietnicę i Pawłosiów. Na mecie pierwszy z czasem 2 godziny 53 minuty 46 sekund zameldował się Grzegorz Czyż z Bogumiłowic. Było troszkę ciężej niż zwykle. Wygrałem tu dzisiaj po raz czwarty. Chcę jeszcze wczoraj biegać zawody. Wczoraj biegałem zawody w sobotę dwa razy po 10 km rano i po południu. Na razie nie było świeżości. Drugi zawodnik, Mieczysław Jałocha, stracił do zwycięzcy prawie 14 minut. Trzeci był Radosław Śląski ze Strzyżowa. W gronie kobiet z czasem 3 godziny 30 minut 31 sekund zwyciężyła Beata Lange z Biłgoraja. To była czwarta edycja maratonu, który w poprzednich latach rozgrywano pod nazwą Benedyktyński.